Liber Studio przedstawia Radiowy Teatr Sensacji. Słuchowisko pod tytułem Platforma U47. Od godziny siedzisz na dziobie, co robisz? Wiatr zatrzasnął wczoraj tę cholerną klapę. Tak mocno, że zamek zaciął się na dobre. Nie można zejść do pomieszczenia z częściami zamiennymi. Gdyby coś się stało... Ale mówiłeś, że sztorm już przechodzi. Fale rzeczywiście są coraz mniejsze, a barometr idzie w górę. Wszystko wskazuje na to, że jutro będzie piękna pogoda. No i dobrze. Zaczynałam się już bać. Bać? No. Przecież ta jednostka jest praktycznie niezatapialna. Malcolm władował w nią całą górę forsy. Widziałeś zresztą te wszystkie zabezpieczenia i elektroniczne gadżety. Tak. Jacht motorowy, drapieżna Charlotta. To prawdziwy pływający pałac. Chwilami wydaje mi się, że Malcolmowi kompletnie poprzewracało się w głowie. Dzisiaj rano pod prysznicem odkryłem, że nawet na mydle wytłoczona jest nazwa jachtu. A, też mi odkrycie. Napis drapieżna Charlotta można znaleźć tutaj wszędzie, nawet na jednorazowych talerzykach. Na szklankach, sztuczcach. Tak, na kocach, na kapokach. Malcolm najzwyczajniej nie wie już, co ma robić z forsą. Dobrze, że nie zaczął drukować nazwy jachtu na papierze toaletowym. Kochanie, czyżbym słyszała zawiść w twoim głosie? Nie, no z pewnością nie. No, ale trochę to mu zazdroszczę, no. A ja się cieszę, że Malcolm pożyczył nam swoją łódkę na całe 3 tygodnie. Najwyraźniej nie jest z nim jeszcze tak źle, jak mówisz. Tak, zawsze byłaś bardziej tolerancyjna ode mnie. Słuchaj, to stukanie zajmie ci jeszcze dużo czasu? Przygotowałam podwieczorek. Nie, no nie. Nie sądzę. Już. Już jestem wolny. Naprawiłeś? Nie. Właśnie pokonałem ten głupi zamek. Już na pewno się nie zatrzaśnie. Mój ty mechaniku. Nie zatrzaśnie się, bo go rozwaliłem. Kompletnie się rozsypał. No chodź już, chodź. Chodź, bo kawa styknie. Hej, Kelly, zobacz. Gdzie? Tam. Gdzie? Nie, tam. Patrz dokładnie w to miejsce, gdzie wskazuję. No patrzę. No, bardziej w lewo, no. Aha. To chyba tratwa ratunkowa. Aha, no coś tam jest, ale... Nie jestem pewna, nie. Musimy podpłynąć bliżej. Ktoś mógł mieć pecha w czasie sztormu. Ty zostań tutaj, ja pobiegnę uruchomić silnik. Jeśli to tratwa, to musimy podejść tak, żeby osłonić ją przed wiatrem. Kapitanie Shill, pan i pańscy ludzie zostaniecie przerzuceni śmigłowcem na platformę wydobywczą U-47 należącą do Tiger Union Oil. Zdaje się, że mamy tam poważny problem. A co konkretnie się stało? Po ostatnim sztormie przestali się odzywać. Nie sądzi pan generale, że sprawa jest zbyt błaha, aby wysyłać oddział taki jak Kappa? Co my mamy tam właściwie zrobić? Sprawdzicie, co się stało. Odnoszę wrażenie, że Straż Wybrzeża znacznie lepiej nadawałaby się do tej roli. Kapitanie Shill. Tak jest. Proszę mi wierzyć, że istnieją poważne powody, aby to właśnie pański oddział przeprowadził rozpoznanie na platformie. Chciałbym w takim razie poznać te powody. Niestety, nie mogę o wszystkim z panem rozmawiać, ale proszę mi wierzyć. Sprawa jest bardzo poważna. W porządku. Mamy lecieć na platformę wydobywczą i... No właśnie. I co dalej? Zabijecie wszystkich ludzi, których tam zostaniecie. Wszystkich, bez wyjątku. Pan chyba nie mówi poważnie, generale. Dostanie pan rozkaz na piśmie, parafowany przez samego wiceprezydenta.
Jak oni się czują? Ten najstarszy stracił dużo krwi. Rana na głowie jest płytka, ale bardzo rozległa. Założyłem mu opatrunek, więc wszystko powinno być dobrze. Dwaj pozostali są w lepszej formie, ale wszyscy są mocno wyziębieni. Musieli przebywać w tej uszkodzonej tratwie od wielu, wielu godzin. Nie sądzisz, że oni są jacyś dziwni? W ogóle się nie odzywają. O, są nieludzko zmęczeni. A. Muszą się trochę przespać. Kiedy wychodziłem spod pokładu, wszyscy trzej drzemali. A widziałeś ich oczy? Kochanie, no nie miałem czasu zaglądać im w oczy. Są nieruchome i puste, tak jakby były martwe. Uspokój się, Kelly, dobrze? No. Idź do kuchenki i przygotuj dla nich coś pożywnego. A ja zmienię w tym czasie kurs. Musimy odstawić ich do portu. Pan, witam. Kapitan Shilly i jego ludzie właśnie startują. Tak, tak, sądzę, że dadzą sobie radę. Kappa to najbardziej doświadczona grupa, jaką dysponuję. Tak jak się umawialiśmy. Nie, żadnych szczegółów. Zresztą lepiej, żeby nie wiedział. To, co się tam stało, ostatnie raporty, które do nas dotarły, były po prostu przerażające. Tak, to byłoby prostsze, ale wszystko zostałoby zniszczone, a my na dobrą sprawę nie wiemy, jaka jest natura tych przemian. Najlepiej byłoby zbadać ciała. Owszem, ale opisali to bardzo chaotycznie. Tam musiało być piekło. Tak, pilot śmigłowca jest przygotowany na taką ewentualność. Ma podwieszone pełne uzbrojenie. Dobrze. Zamelduję o wszystkim po zakończeniu akcji. Że nasi rozbitkowie będą zadowoleni. Wow. Przygotowałam dla nich dzbanek z kawą i kilka omletów z dżemem. Dobrze jest być rozbitkiem. Dla mnie nie było omletów. Przypominam ci, że w czasie urlopu miałeś się odchudzać. To co, zaniesiesz im to jedzenie? Tak, tak, zaraz do nich zajrzę. A ja będę mogła w tym czasie postać trochę za sterem. No, niekoniecznie. Jacht jest teraz prowadzony przez autopilota i lepiej, żebyś niczego nie dotykała. Mimo wszystko nie chciałbym zostać rozbitkiem. Potrafisz być naprawdę okropny. Idź już lepiej z tą kawą i podjadaj po drodze. Chris Buffett Munarski, do części technicznej! Sprawdzić syn, do pomieszczeń mieszkalnych! Sygier, idziesz za mną? Jest, sir. Sprawdzić zadaj niki! Za 5 minut chcę mieć raporty na kanale trzecim! Strzelacie bez ostrzeżenia! Kelly! Już wróciłeś? Szybko ci poszło. Kelly! Kelly, odłóż lornetkę i odwróć się. Och. Co? Co się dzieje, kochanie? A pan? Co pan zrobił mojemu mężowi? Proszę nie podchodzić! No proszę nie podchodzić, bo... Uspokój się, Kelly.
Co się mam uspokoić? Widziałeś jego oczy? Główna wieża jest zniszczona. Znaleźliśmy 12 trupów. Część ciał ma liczne ślady po postrzałach. Część jest potwornie zmasakrowana. W wielu miejscach widoczne są ślady walki. Ile ciał znaleźliście? 12! 12? To niedobrze. Brakuje 3. Musieli odpłynąć. Oni nie mogą uciec. Kto? Kilka godzin przed uderzeniem sztormu dostaliśmy wezwanie z platformy U-47. Nie, to nie było wezwanie, to było błaganie o pomoc. Dzień wcześniej, kiedy ludzie z Tiger Union Oil skończyli załadunek tankowca w zbiornikach rezerwowych platformy, odkryli, oni razem z ropą wyciągnęli coś. To była jakaś substancja przypominająca żółto-zieloną pianę. Zresztą ich meldunki trudno nazwać rzeczowymi. Nie było czasu, żeby ustalać szczegóły. Oni walczyli przecież o życie. Z kim? Zlekceważyli. Zlekceważyli to coś. Ale kiedy z częścią personelu zaczęło się dziać coś dziwnego... Generale, na Boga! Chociaż odrobinę konkretu! Chill! Nie mam czasu na opowiadanie historii! Musisz znaleźć tych 3. Znaleźć i zabić! Co się tu stało? Niektórzy ludzie zaczęli zachowywać się jak krwiożercze zombie. To coś musiało... To było chyba żywe. Ci, którzy nie zostali zainfekowani, zabarykodowali się w pomieszczeniach mieszkalnych i zaczęli wzywać pomocy przez radio. Chcieliśmy wysłać tam helikopter, ale sztorm przybierał na sile. Mogliśmy tylko słuchać ich błagania o pomoc. A potem wszystko ucichło. Pod koniec sztormu mieliśmy w tym rejonie satelitę szpiegowskiego. Zrobił zdjęcia i wtedy wezwałem twój oddział. Nie wiemy, jaka jest natura tych przemian, które zachodziły w ludziach, ale wiemy, że musicie ich znaleźć. Brakuje jednej tratwy ratunkowej z wyposażenia platformy. Cholera! Uciekli! Poczekaj. Każda tratwa ma automatyczny nadajnik i wysyła sygnał alarmowy. Pakujcie się do śmigłowca i namierzcie to cholerstwo. Oni nie mogą dotrzeć na brzeg. Nie mogą, bo nigdy ich nie znajdziemy. Boję się. Tutaj jest tak ciemno. Kelly, spokojnie. Przecież byłaś tu już nieraz. W magazynie na dziobie zawsze jest ciemno. No nie bój się, nie bój. Jak myślisz, co oni z nami zrobią? Też chciałbym to wiedzieć. Ale wierz mi, to nie wygląda dobrze. Jesteśmy im do czegoś potrzebni. I dlatego nas zamknęli. Nie, ja nie mogę. Ja nie mogę zapomnieć o tych jego oczach. Po prostu nie mogę. Ten zielony blask, to jest przecież niemożliwe. No, kiedy wszedłem do nich z kawą, oni już nie spali. Siedzieli na podłodze i wpatrywali się w sufit. Wyglądali dziwnie. Bardzo dziwnie. Widzisz? Powiedziałem coś na powitanie. I wtedy ten, który był ranny w głowę, spojrzał w moim kierunku. Oczy płonęły mu zielonym blaskiem, a twarz była biała jak kreda.
Później... Później straciłem na chwilę przytomność. Kiedy się ocknąłem, cała trójka stała nade mną, a ja... Ja słyszałem ich myśli. No coś ty. Nie jestem nastroju do żartów. To nie są ludzie. A z tego, co zrozumiałem, Kelly, grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Tratwa była pusta. Znaleźliśmy ją prawie 12 mil na północny zachód od platformy. Gdzie oni są, do cholery? Spokojnie, panie generale. Znaleźliśmy jeszcze coś. W pobliżu tratwy unosiło się na wozie koło ratunkowe z nazwą jednostki. Niech pańscy ludzie sprawdzą, co wiemy o drapieżnej Charlotte. Sam sprawdzę. Siedzę akurat przed komputerem. Drapieżna Charlotte należy do niejakiego Malcolma Scotta z Tampy na Florydzie. To luksusowy jacht motorowy. Ta jednostka jest przez cały czas monitorowana przez satelitę. Czekam na współrzędne! Jeszcze chwila. Mam. Znajdziecie tę łajbę na pozycji 29, 32, 22. 93, 23, 43. To znaczy, że jest już bardzo blisko brzegu. Musicie się śpieszyć. Niech pilot rozwali jacht rakietami. Tak jest! Robimy? Uciekniemy. Po prostu uciekniemy, kochanie. Przecież nas zamknęli. A zapomniałaś, że podczas naprawy niechcący zniszczyłem zamek? Boję się. Weź kapoki, chodź. Chodź. Malcolm mnie przeklnie, ale wynosimy się z tej łódeczki. Brzeg jest już blisko. A może... Kelly, pośpiesz się. Skacz pierwsza. Nie. Wszystko będzie dobrze. Nie, ale... Ich... Robert! No, pośpiesz się. Musimy odpłynąć jak najdalej od jachtu. Mamy drani. Mike, pokaż mi tę łajbę w podczerwieni. Okej. Tak, trzy jasne plamki na dziobie. To na pewno oni. Mike, walnij w jacht wszystkim, co masz. Robi się. Leciał nam na pomoc. Nie sądzę. No co ty? Zniszczyli jacht. Co? Zniszczyli moich braci. Robert! Ale jest jeszcze nadzieja. Jest szansa. Musimy płynąć do brzegu. Tam nas nie znajdą. Tam zaczniemy wszystko od nowa. Robert! Robert! Twoje oczy! Robert! Co się dzieje? Co? Thank you.
realizacja Oliver Studio.